Thank you. Do ósmego pytania. I w związku z tym, że rozpoczynalibyśmy od dziewiątego, to może ktoś ochotniczo by spróbował przypomnieć, nad czym się ostatnio zastanawialiśmy. Proszę. Proszę. Ostatnio zastanawialiśmy się nad Ewangelią Łukasza, 11 rozdział i 36 wiersz. Te słowa, które mówią, albowiem jako błyskawica wschodzi od wschodu słońca i ukazuje się aż na zachód, tak będzie i obecność Syna Człowieczego. I zauważyliśmy, że to słowo astrape trochę jest tak niefortunnie oddane jako błyskawica, a bardziej właściwe by było tutaj jasne świecenie, bo nie jest czymś typowym dla błyskawicy, że ona pojawia się na wschodzie i świeci na zachód. Wiemy, że błyskawica to jest moment światła i w różnych kierunkach właśnie się pojawia i świeci nie tylko właśnie na tej części nieba. Bardziej to odnosi się do słońca, gdyż jak wiemy, światło słoneczne pojawia się i słońce pojawia się na wschodzie i w sposób stopniowy zmierza ku zachodowi, znaczy świeci w kierunku zachodnim. To nam dowodzi tego, ten tekst dowodzi nam tego, iż tak jak u Łukasza, podobnie i u Mateusza, to słowo astrape powinno być oddane bardziej poprawnie jako jasne świecenie. I tak jak tutaj brat autor mówi, że w tym ostatnim przypadku słowo błyskawica tu podkreśla, że byłoby błędnym tłumaczeniem jako jasne świecenie, ponieważ jak tu pisze dosłownie nie łapiemy błyskawicy i nie stawiamy jej na świeczniku. Także jest to jakiś czas, jest to jakiś okres. Dlatego trafniejsze jest określenie nie jako błyskawica, ale jako jasne świecenie. Dziękuję. Dziękuję. Tak. Dziewiąte pytanie. Teraz, czy są podstawy biblijne, by twierdzić, że Chrystus bywa symbolizowany w Biblii przez słońce? Na podstawie Malachiasza, 4 rozdział, 2 wiersz, lub 3 rozdział, 20, w zależności od Biblii. Efezjan, 5 rozdział, 14 wiersz i Mateusza, 13 rozdział, 43 wiersz. To tak. Ochotniczo prosiłbym o zgłaszanie się do odczytania. Malachiasza, 4 rozdział, 2 wiersz albo 3 rozdział, 20, w zależności od przekładu. Jeżeli... Nie mam. Masz, Danusiu? To tak, ja mam 3 rozdział, 20 wiersz. 3 rozdział, 20 wiersz. To też dobrze. Dobrze, to Danusia odczyta Malachiasza. Jeszcze Efezjan, 5 rozdział, 14 wiersz, Asia. I Mateusza, 13 rozdział, 43 wiersz, Halinka. Dobrze. Mogę już czytać? Tak, bardzo proszę. Malachiasz, 3 rozdział, 20 wiersz. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia,
Zejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będzie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z oboru. Dziękuję. Dziękuję. Czy pamiętacie, jak cielęta wychodzą z obory? Dziękuję. A zwłaszcza wiosną, jak się je wypuszcza. Po zimie, którą przebyły tam. To jest takie szaleństwo, że odskoki radości, biegi i tamte inne różne. No ale to tak ma być. Dobrze. Efezjan 5 rozdział 14 wiersz. Dlatego mówi Pismo, ocuć się, który śpisz i powstań od umarłych, a oświeci cię Chrystus. Dziękuję. Ja mam tu z nowego przykładu i mówi tak, wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Dziękuję. Zajaśnieją jak słońce. Dziękuję. Danusiu, czy odczytałabyś jeszcze raz tego Malachiasza? Dobrze. A dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z podskakiwaniem jak cielęta wychodzące z obory. Dziękuję. Tak, i teraz do tego pytania 9. Czy są podstawy biblijne, by twierdzić, że Chrystus bywa symbolizowany w Biblii jako słońce? Ochotniczo bardzo proszę. 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 Więc szczególnie pojedyncze te z tych wersetów, no to jak to ktoś tak czyta, bo tak, to wcale niekoniecznie to musi znaczyć. No bo na przykład ten Malachiasza, no wzejdzie jakieś tam słońce sprawiedliwości, prawda? No ale to jest takie określenie, że no może faktycznie jakieś słońce literalne i tak dalej, ale literalne słońce miałoby skrzydła i jeszcze byłoby uzdrowienie na tych skrzydłach. To jak wygląda uzdrowienie takie literalne, żeby było je widać i na skrzydłach? No to troszeczkę nie ma za bardzo sensu. Dlatego czuć, że to jest język symboliczny. Co to znaczy? A no właśnie, czym jest słońce? No to oświeca, prawda? I kolejny z tych wersetów, który tam był czytany, że jak się obudzisz, obudź się, który śpisz, który jesteś umarły w swoich grzechach albo w grobie, no to oświeci cię Chrystus. Chrystus oświeci, to on jest latarką albo lampą. A jak się staje, to co człowieka oświeca? A no słońce, prawda? Widać już, jedno z drugim ma też połączenie. A trzeci, tutaj ten werset, czyli ten z Ewangelii Mateusza, mówi, że sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce. Dosłownie wprost jest to napisane. No tylko, że a co sprawiedliwi mają do Chrystusa? A no wszystko, bo Chrystus to nie jest sam tylko Jezus, tylko to jest Jezus jako głowa i Jego Kościół jako ciało, czyli ci sprawiedliwi. I oni zajaśnieją jak słońce, czyli cały Chrystus. Nie tylko sam Jezus będzie tutaj oświecał ludzkość, ale i oni wszyscy. I oczywiście w jaki sposób? Czy będzie taką grzałką albo lampą, która będzie sprawiała, że oni będą mogli widzieć? No bardziej w znaczeniu symbolicznym, czyli w znaczeniu oświecania tych różnych mroków, które są no, z powodu działań szatana. To ja tutaj się odnoszę do 2 Koryntian 4 rozdziału wersetu 4, na przykład, że w których Bóg świata tego oślepił zmysły, to jest w niewiernych, aby im nie świeciła światłość Ewangelii chwały Chrystusowej, który jest wyobrażeniem Bożym. Czyli są pewne mroki, w jakie szatan wprowadził całą ludzkość, no trzeba ich oświecić, czyli te mroki, te błędy, to pozamieszanie, to pomieszanie, to wszystko rozświetlić, no i tym się zajmuje Chrystus, szczególnie od czasu Jego powrotu, gdzie coraz bardziej, tak jak rozważaliśmy, coraz bardziej rozgania te chmury niewiedzy i niezrozumienia prawd,
jakie są w obecnym czasie do zrozumienia przez całą ludzkość. Także wydaje mi się, że jak najbardziej są podstawy biblijne do takiego twierdzenia, że Słońce jest symbolem dla Chrystusa. Chociaż oczywiście trzeba pamiętać, że no, szatan bardzo lubi używać Słońca jako swój, że tak powiem, że on tutaj jest. Na przykład Baal, to też było Słońce i cześć Słońca i wszystkich zastępów niebieskich i tak dalej. Ale to, że szatan sobie coś tam uzurpuje i by chciał, żeby to jego czczono, nie zmienia faktu, że Biblia używa tego jako symbolu dla Chrystusa, w tym dobrym znaczeniu. Mamy nie czcić Słońca, nie czcić różnych innych rzeczy, ale jak to się nazywa, są pewne inne odniesienia, które pokazują, że we właściwym odniesieniu, we właściwym kontekście te naturalne rzeczy, jak Słońce czy gwiazdy, no, pokazują rzeczy dobre i właściwe i takie, które, no, o które chodzi. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Proszę. Proszę. No tak jak tutaj już brat Gabryś mówił, trafnym porównaniem jest tutaj no, Jezus wraz z Kościołem do tego słońca, do tego jasnego świecenia, które w sposób stopniowy no, w przypadku Jezusa manifestuje swoją obecność. Jednych, że tak powiem, obudza czy pobudza wcześniej, drugich wobec świata ludzkości będzie to właśnie czas tysiąclecia i oni są tą światłością świata, a więc Kościół wraz z naszym Panem, tak jak gdzieś to mamy zapisane, że wy jesteście światłością świata i tutaj o sprawiedliwych, ten Malachiasz, co mówił w tym 43 wierszu, że sprawiedliwi zajaśnieją jako słońce w Królestwie Ojca, no to właśnie mówi o Kościele i ta prawda, ta jasność dotrze w sposób stopniowy obecnie do nielicznych, a w tysiącleciu w restytucji do całego rodzaju ludzkiego. Także bardzo trafne porównanie tutaj, że to jest jak jasne świecenie do słońca, a nie do błyskawicy. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Bardzo proszę. Jeśli ja mógłbym coś powiedzieć, to... Bardzo proszę. Nasz Pan w Ewangelii Mateusza, rozdział 13, wiersz 43, również mówi, że wtedy sprawiedliwi będą jaśnieć jak słońce w królestwie swego Ojca. To powiedział nasz Pan i też przyrównał Kościół, czyli swoją oblubienicę, do słońca. Czyli tu wskazał właśnie na to, że w tysiącleciu on wraz z Kościołem będzie, jak to będzie, tym słońcem oświecającym ludzkość prawdą Królestwa Bożego. Dziękuję. Dziękuję. A czy jest jakiś
okres, w którym moglibyśmy wyróżnić, że nagle ta wiedza eksplodowała. Proszę. No, to mniej więcej się pokrywa z którą obecnością. Jeżeli byśmy wzięli listę tych wielkich wynalazków od strony technicznej, to ona się pokrywa z wtórą obecnością naszego Pana w dużej mierze. Oczywiście na przykład wynalazek Gutenberga, wynalazek druku, maszyny drukarskiej był znacznie wcześniej, ale on się dziwnie zbiegł w czasie z przetłumaczeniem przez Lutra Biblii. No i dzięki temu te Biblie mogły być drukowane w bardzo szerokich ilościach egzemplarzy. Ale już od którego przyjścia, ja tak kiedyś się, nie będąc świadomy jeszcze tego, i tak patrzyłem historycznie, że był taki przyrząd rolniczy jak socha. I tą sochą rolnicy uprawiali ziemię. Zawsze tak było. 1000 lat temu, 2000 lat temu i kilka tysięcy lat temu. Nagle skąd się wziął pług? No, przyszedł czas, że czy dzisiaj rolnicy obrabiają ziemię sochą? Dzisiaj rolnicy nawet nie wiedzą, co to jest i jak to wygląda. A więc widzimy, że był jakiś moment, który zadecydował, a w jakim czasie on się zdarzył. A no zdarzył się we wtórej obecności Jezusa. Czyli jakby ta trzecia ćwiartka XIX wieku to był okres przebogaty w najróżniejsze wynalazki. Ogólne przekonanie społeczeństwa było takie, że już w zasadzie jest wszystko wynalezione i nawet szef Urzędu Patentowego w Stanach Zjednoczonych podał się do dymisji, bo stwierdził, że już jest wszystko wynalezione i to już nie ma co opatentować, bo to, co było wartościowe, to już jest opatentowane. Podobnie w chemii. Mendelejew swoją tablicę, ja dokładnie nie pamiętam roku, ale to był chyba 1869, jakoś tak. On uporządkował mniej więcej wiedzę tą chemiczną i uważa, i chemicy zgodzili się z tym i generalnie z podziwem patrzyli na jego dzieło i stwierdzili, że w zasadzie to już jest wszystko, co w chemii można było odkryć, to już jest odkryte, co można było wynaleźć, to już jest wynalezione. No i w zasadzie tu możemy się zająć innymi dziedzinami nauki. Okazało się, że to jest ani nie jest początek, to jest dopiero dobry wstęp. I że tak powiem, chemia dopiero w XX i
i XXI wieku pokazała, na co ją stać. Jak w zasadzie nie ma kawałka ziemi nieskażonego chemią i nie ma człowieka, który by tą chemią organizmu swojego nie podtruwał w jakiś sposób. A już szczytem tej chemii plus fizyki było stworzenie bomb termojądrowych, albo załóżmy elektrowni nuklearnych. To są rzeczy, które ani nie były bardzo wybitnym ludziom, nawet się nie śniły, a jednak one się zdarzyły. Ale spytajmy dzisiaj ludzi, czy wobec tego wielkiego oświecenia, bo w związku z tym, tu jak badamy, to miało być wielkie światło, czyli wielkie oświecenie. I ono miało być dowodem obecności Jezusa. No wielkie oświecenie, że jest, to wszyscy się z tym zgadzają. Ale czy związą to z obecnością Jezusa? Wszyscy 99% chrześcijan czeka na Jego przyjście. Przyjście Jezusa, nie ta obecność. Przyjście Jezusa. Ta błyskawica, co tam ma tam się od wschodu na zachód ma polecieć, to będzie znak, że przyjście nastąpi. No cóż, że tak powiem, kwestia wyobrażeń. Bardzo często też jest tak, że oczekiwajmy na Królestwo Boże, na to, że my nie czekamy na Królestwo Boże, które opisane jest w Biblii, tylko na nasze wyobrażenia o tym Królestwie, które sobie stworzyliśmy w naszych umysłach i one tam są i czekamy, kiedy to się zdarzy. A to dzieje się każdego dnia. No cóż, tak to ono jest. Czy ktoś jeszcze chciałby do tego pytania coś dołożyć? Tylko dwa słowa, że Pan Bóg powiedział, że będzie oświecenie i że to do tego dojdzie, więc w jakiś sposób to w końcu ludzie zrozumieją. To trochę potrwa, ale ja kiedyś rzeczywiście też widziałem, jak ktoś robił listę tych takich głównych wynalazków i one mniejszych tam, jakichś tam drobnych rzeczy, które coś tam mocno zmieniały, no to zaczęły się właśnie od czasu mniej więcej okolic, którego przyjścia. Od okolic, bo tam 1550, 60 to są takie te większe początki tych różnych rzeczy. No ale to już się zbliżało, że tak powiem. 1859 to jest taki szczególny rok, w którym szatan już wiedział, że coś się szykuje i on frontalny taką odpowiedź szykował. I w 59 roku to są trzy takie, że tak powiem, wiekopomne dzieła zrealizował w jednym roku. To jest Darwin wydał swoją słynną książkę o pochodzeniu gatunków. Tak, o pochodzeniu gatunków. Wagner? Tak? Wagner napisał swoje dzieło. Pierścień Nibelungów, jak to czytali? No tak, o tych nordyckich, skandynawskich wierzeniach, które tam, które były taką szczególną mieszanką, że to, no tak jak szatan, to tam myśli z Bożego planu są wzięte, ale przełożone na jego potrzeby i to już tak. I trzecim, co to było? Trzecim dziełem takim chyba było wydanie tej książki
o geologii, w której tam no, autor dowodził, że, tylko nie pamiętam ani autora właśnie, ani nazwy tej książki, dowodził, że to jest brednią, wierzenie w to, że Ziemia mogła być stworzona w ciągu 100 dni. No to takie tam były trzy. Ale tego przecież nie jestem pewien, czy to będzie bardziej w wykładzie brata Robertsa. Tak, w wykładzie brata Robertsa to jest tam. Też nie pamiętam tytułu. Ja z grubsza pamiętam treść, ale tytułu nie pamiętam. W każdym razie wykładzie brata Robertsa tam sporo takich szereg można znaleźć. Dobrze, przejdziemy do pytania następnego. To jest pytanie 10. Czy oświeca wszystkich jednocześnie? Wersety pytania 9 plus Izajasz 60 rozdział 1, 2 i 3 wiersz. Ewangelia Jana 1 rozdział 9 wiersz i Mateusza 4 rozdział 16 wiersz. Czy może ktoś sprawdzić, bo tam gdzieś stuka coś tak dosyć poważnie? U nas nie. My też właśnie słyszymy, że coś stuka. Już przestało w tej chwili. Przepraszam, stukało ode mnie, bo ja próbowałam sobie na aparat wziąć i przestawić długo. Przepraszam. To jest tak, Izajasza 60 rozdział 1, 2 i 3. Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się Twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad Tobą, bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad Tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała okaże się nad Tobą. I pójdą narody do Twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad Tobą. Dziękuję. Ewangelia Jana, 1 rozdział 9 wiersz. Pierwszy rozdział 9 wiersz. Ewangelia Jana. Przeczytać 1000 lat? Tak, przez 1000 lat. Tak, bardzo proszę. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. A dobrze. A tu z nowego przykładu. Warszawski. 9, tak? Tak, 9. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Przyszła na świat. Przyszła, no, no tak, to już jest kombinacja. Tam kombinacja jest w jedną stronę, tu jest kombinacja w drugą stronę. Czyli widać, że każdy tłumacz na swój sposób no, dokłada inwencji. Tak, jeszcze z Gdańskiej przeczytał. Ten ci Jezus był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Ale to się ludziom się bardzo nie podoba, szczególnie tym teologom, bo to oznacza, że oni są już oświeceni w momencie przyjścia na świat. Nie? I to każdy człowiek. A to skąd się wzięli poganie w takim razie, skoro każdy jest oświecony? Dużo pytań, za dużo. Trzeba jak się, że tak powiem, jak się nie zauważa tych dwóch okresów oświecania, szczególnie tysiąclecia i zmartwychwstania, no to ten werset jest nie do zrozumienia. Bo to, że oświeci każdego, no to prawda, tylko że nie wszystkich teraz. To prawda. Ale to jest właśnie to pytanie. Mateusza 4 rozdział 16 wiersz, plus kontekst. Lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie i tym wielki rozbłysła jasność. Dziękuję.
sobie. No i teraz, wracamy do pytania, czyli czy oświeca wszystkich jednocześnie? No i czy wszyscy zostali oświeceni w momencie jego pierwszego przyjścia lub w momencie rozpoczęcia jego misji? Ochotniczo do tego pytania. Proszę. Proszę, brat Darek. No to z tych właśnie wersetów, które odczytaliśmy, widzimy, że nie, że ta światłość, no i z tego, z tych poprzednich naszych badań dowiadujemy się, że to oświecenie nie jest w jednym czasie i nie jest i nie oświeca każdego od razu przychodzącego na świat, bo dlatego, że tak jak, bo musimy patrzeć właśnie na tą symbolikę, że właśnie tak jak słońce wschodzi, to widzimy, że to słońce nie oświeca od razu całej ziemi, tylko najpierw jakieś tam zarysy, szczególnie właśnie góry. I ta symbolika może być właśnie porównana do tego właśnie, że właśnie najpierw jest oświecana część ludzi, czyli rozumiemy, że właśnie Kościół w czasie obiegu Ewangelii był oświecany. Następnie możemy też symbolicznie na to spojrzeć w ten sposób, że nawet jeżeli promienie słońca już się pokazują, to też nie wszyscy te promienie widzą, bo niektórzy wstają wcześniej. Przykładowo, bo to tutaj symbolikę próbujemy pokazać, że niektórzy już obserwują te promienie słoneczne, a inni są zaspani, no nie? I tak samo właśnie jest, że w naszym życiu, że są jednostki poświęcone, które już dopatrują się tych oznak oświecenia, szukają ich w Biblii, a inni się tym nie interesują, czyli tych promieni słonecznych nie widzą. Zajmują się codziennymi sprawami życia. I są w takim tym właśnie symbolicznym śnie, że sobie na przykład robią długą drzemkę w ciągu dnia i nie widzą tych promieni. Prawda? Więc tutaj to widać, że te wersety wyraźnie wskazują i myślę, że tak właśnie powinniśmy odczytywać te wersety, że właśnie o tym jest mowa, bo choćby nawet ten Ewangelia Jana nie można interpretować w ten sposób, że każdy człowiek przychodzący na świat już jest oświecony prawdą, że Jezus jego oświeca, bo z kolei inny werset mówi, że w grzechu mnie matka zrodziła, że jestem grzeszny, więc jeżeli człowiek rodzi się i już jest grzeszny, to nie może być oświecony przez Chrystusa, więc jedno drugiemu zaprzecza, więc taka interpretacja jest niewłaściwa. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę okres tysiąclecia, że osoba będzie wzbudzona i będzie oświecona, wtedy to nabiera wszystko sensu i widzimy, że to oświecenie nie odbywa się dla wszystkich jednakowo, tylko w różnym okresie czasu. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, siostra Asia. No również rozumiem, że no tutaj te wersety nam pokazują taką zależność, to znaczy
że Pan no nie wszystkich oświeci jednocześnie, ponieważ Pan, znając ludzi, wie, komu to oświecenie pomoże teraz i kto, korzystając z tego oświecenia, odniesie z tego korzyści, to znaczy no, wypracuje coś w swoim charakterze, czy też wypracuje go, aż czegoś mógł wypracować w takim stopniu, aby móc już odnieść nagrodę, albo żeby sobie na tą nagrodę zasłużyć. A komu to oświecenie, kto będzie musiał poczekać na to oświecenie aż do tysiąclecia i komu będzie lepiej, kiedy właśnie w tym okresie przyszłym będzie się dopiero rozwijał. No i tutaj te wersety mówią zarówno o jednostkach, jak i o narodach. Tutaj widzimy chociażby, jak mieliśmy, Jana od 1 do 3, to jest 60 rozdział, tak? Już mi się zamknęło. 60 rozdział. Aha, to był Izajasz. Tutaj widzimy, że zwłaszcza w tym trzecim wersecie, że i będą chodzić narody w światłości Twojej, a królowie w jasności, która wejdzie. W światłości Twojej, a królowie w jasności, która wejdzie nad Tobą. I oraz werset drugi, bo oto ciemności okryją ziemię, a zaćmienie narody, ale nad Tobą wejdzie Pan, a chwała Jego nad Tobą widziana będzie. Czyli tutaj widzimy, że no Pan robi wyjątki, że jednych oświeca w jednym momencie, natomiast no, nad niektórymi widzi, że po prostu to nie jest ich czas na to, żeby ich oświecić, ponieważ wtedy musieliby no, coś ze sobą robić, ze swoim życiem, a widocznie nie są jeszcze na to gotowi. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Proszę. Proszę. Więc tutaj jeszcze ogólnie chciałbym zauważyć, że gdyby to wytłumaczenie, że oświeca każdego człowieka, który przychodzi na świat, prawda, no to już by działało wstecz, chociażby. A czy każdy człowiek wcześniej był oświecony? No nie, prawda, też. W tym między innymi te wersety z Izajasza zapowiadają, czy tutaj werset ten z Ewangelii Mateusza, 4 rozdział, 16 werset, ja przeczytam wcześniejsze wersety, nieco późniejsze, od 14, może tak, od 12. A kiedy Jezus usłyszał, że Jan został wtrącony do więzienia, powrócił do Galilei, opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w nadmorskim Kafarnaum, w granicach Zabulona i Neftalego, aby mogło być wypełnione, to znaczy, że jeszcze nie było wypełnione, to, co powiedziano przez proroka Izajasza mówiącego. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, droga morza za Jordanem, Galilea narodów. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał wielkie światło, a tym siedzącym w krainie cieniu śmierci wzeszło światło. Czyli do tamtej pory oni nie byli jeszcze oświeceni. No tak, no dobrze, ale czy w momencie swoich narodzin, czyli te wtedy, kiedy ten werset czytaliśmy, to już byli oświeceni? No jeszcze nie byli. Werset 17, czyli następny, mówi tak. Od owego czasu Jezus zaczął głosić i mówić, skruszcie się, bowiem przyzbliżyło się Królestwo Niebios. Czyli wcześniej to światło im wcale nie zajaśniało. Dlaczego? No bo jeszcze nie zaczęło jaśnieć.
A tu też dopiero zaczął to głosić. To jeszcze nie znaczy, że od razu mieli takie oświecenie, jakie jest. Zaczęli dopiero troszkę budzić. I jak sobie pomyślimy, to ilu Jezus pociągnął za sobą jako uczniów, jako po końcu swojej misji, to ile osób za nim łącznie poszło, ile czekało na nim po jego zmartwychwstaniu, już po zmartwychwstaniu. 500 osób się zgromadziło na górze. I to już wszyscy byli oświeceni, cały świat, łącznie z tymi, którzy go wołali, ukrzyżuj go, chcemy Barabasza, a nie Jezusa. No to zdecydowanie nie byli oświeceni. Co prawda niektórzy mówią, o byli oświeceni, ale odrzucili to światło. No to już nie. Ale to nie o to chodzi. Jak czytaliśmy w tych poprzednim, w drugim Koryntian, szatan zaciemnił ludziom umysły, że im nie świeciło to światło Ewangelii. To, że oni siedzą w ciemnym miejscu i tak dalej, no to Jezus tylko do niektórych przychodzi i ich oświeca. Do tych, których Bóg pociąga do tego. A pociąga ich dlatego, że mają zdolności i możliwości, tak jak siostra Asia tutaj mówiła, że no, mają szansę, żeby zrobić coś dobrego z tym. Bo jak ktoś nie ma wiary, nie ma tej zdolności duchowej, którą można by być rozwinięta, to spokojnie lepiej go zatrzymać na później, na czas, kiedy wraz z całym rodzajem ludzkim będzie miał dużo prościej w tym właśnie zauważeniu. Czyli widać, że z samego takiego porównania tych wersetów widać, że nie wszyscy byli w jakimś tam którymś momencie oświeceni i nie byli i nie są, tylko są stopniowo oświeceni. I tak jak Jezus od tego czasu zaczął głosić i mówić, to też jest proces, który zaczyna się od pokory i od pokuty. Od pokuty i od wiary w Jezusa. Trzeba pokutować, zacząć wierzyć i dopiero wtedy może ten proces przychodzenia do Boga z powrotem tego oświecania nastąpić. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Czy jest taka możliwość inaczej, no bo tu już czytaliśmy o tym w Ewangelii w Prorocy Izajasza w 60 rozdziale, że powstań i objaśnij się, ponieważ przyszła światłość Twoja, a chwała Pańska weszła nad Tobą. Bo oto ciemności okryją ziemię i zaćmienie narody, ale nad Tobą wyjdzie Pan, a chwała Jego nad Tobą widziana będzie. Czyli, że ogólnie narody, czyli główna część społeczności, pomimo tego światła zostaje w ciemności. Czy pamiętacie jakieś teksty na przykład, które by to potwierdzały? Że? No, że właśnie większa część społeczności, społeczeństwa z tego światła korzysta albo nie korzysta wcale, albo korzysta w bardzo tam wybiórczy sposób, cząsteczkowo tylko. I przychodzi jeden taki do głowy. Zamknijcie oczy i zostańcie ślepymi. Jak nie chcesz widzieć tego światła, no to masz wyjście. Zamykasz oczy i nie ma żadnego światła. Jestem ślepy. Ale to jest twoja intencja i twój wybór. Ty zamknąłeś oczy, bo ty chcesz być ślepy. Ty nie chcesz widzieć światła. A no to właśnie ta twoja, czyli tu jest uwidocznione jeszcze coś bardzo, że światło może być w dowolnych ilościach, ale ty jeżeli nie będziesz chciał go widzieć, to go nie będziesz widział. A propos do tego samego jest Mateusza 5 rozdział 16 werset.
Także niech świeci światłość wasza przed ludźmi, aby zobaczyli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest na niebie. No i wszyscy członkowie Kościoła byli takimi światłami, prawda, którzy świecili i którzy byli właśnie tymi dobrymi, żeby zobaczyli te wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego w niebie. I co z nimi robiono? A nazywano Belzebubem, palono na stosach i jak najgorszych heretyków, najgorszych bluźnierców. Czyli te dobre uczynki, jakie wykonywali, były dobrymi z punktu widzenia Bożego. Natomiast z punktu widzenia różnych religijnych osób, które miały swoje własne agendy, albo a szczególnie agendę szatańską, to te były najgorszym, co mogły zrobić, prawda? On tutaj podważa mój urząd na przykład, tak, bo mówi, że powinniśmy być po bratersku się zachować, nie wiązać się Kościoła z państwem, że nie powinniśmy się wtrącać do tych rzeczy. Aha, on tu podważa mój urząd, on mnie tu denuncjuje. No, także trzeba go zniszczyć. No i niszczyli. Więc mimo, że światłość sobie świeciła, to nie była przyjmowana. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Dobrze, to przejdziemy do pytania następnego. Może jeszcze właśnie znalazłem następne. To bardzo proszę. Ewangelia Jana, rozdział 3, wersety 19 i 20. A to jest potępienie, że światłość przyszła na świat, ale ludzie raczej umiłowali ciemność niż światłość, gdyż są złośliwe sprawy ich. Bo każdy, który się przewrotnie obchodzi, nienawidzi światłości, ani nie idzie ku światłości, żeby nie były okazane uczynki jego. Dobra. Tak? Co z tego, że światłość jest ogólna, jak w moim interesie jest, żeby było ciemno, żebym mógł sobie dowolnie robić to, co uważam, no więc o to chodzi. Także dobrze, przejdziemy do pytania 11. Co więc w tym kontekście można powiedzieć o sposobie powrotu Jezusa, jak został opisany Mateusza, 24 rozdział, 27 wiersz. Myśmy jego tak wiele razy czytali, ale bardzo bym prosił, żeby jeszcze raz ktoś odczytał. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 27 wiersz. Ja mogę przeczytać. Bardzo proszę. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 27 wiersz. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. A jakbyśmy to przetłumaczyli na język w miarę poprawny, bo tam końcówka, jaka była? Końcówka jeszcze raz, te ostatnie trzy słowa. Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. O, właśnie. I dlaczego tam jest ta błyskawica? A błyskawica tam jest dlatego, że tutaj jest przyjście. Gdybyśmy tu, gdzie przyjście, postawili słowo obecność, to wtedy w miejsce błyskawicy możemy postawić słowo światło. O, i będzie pasowało. No ale że to ma być przyjście, nie obecność. No bo tam jest to słowo parauzja. Parauzja, tak. I to jest taka drobna różnica. Tak. A więc ma być przyjście, a nie obecność. No to do przyjścia to dobra jest błyskawica. Tak, się nagle. Tak, bo nagle błysnęło, wszedł, drzwi się otworzyły, ale zamknęły się i już jest w środku. No ale ciemno się zrobiło. No cóż, taka jest błyskawica. A natomiast jeżeli
byśmy w miejsce tego słowa przyjście postawili słowo obecność, to obecność to wszedłem i jestem. Czyli to światło zapaliło się i trwa. To nie to, że to nam akurat pasuje, to tak jak jest, tylko to jest właśnie główne znaczenie tego słowa, że tak powiem. Obecność kogoś przychodzącego i w związku z tym przyjście. To dlatego przyjście, bo to jest obecność kogoś przychodzącego. Tak. Obecność przychodzącego. Właśnie, bo obecność nie może być błyskiem błyskawicy. Dokładnie. Obecność może być w świetle. Tak. Trwałym. Natomiast jeżeli to ma być przyjście, a zwłaszcza, że jest powiedziane, że jeszcze ma być jak złodziej w nocy, no to idealnie pasuje do tego błyskawica. Jest ciemno, nagle błysnęło i zgasło. I sobie poszedł. I poszedł sobie. Ukradł, co miał ukraść. Dobrze. Czy są jeszcze jakieś, czy ktoś do tego jakieś ma myśli, to bardzo proszę. No ja jeszcze bym chciał tylko właściwie powiedzieć, że ten opis, znaczy się taka właściwa interpretacja, czyli żeby ona była w całości właściwa, to tak jak już tutaj mówiliśmy, nie może być błyskawicą, bo już druga część tego wersetu zaprzecza tej błyskawicy, bo jest widoczna od wschodu aż do zachodu. No tak. Więc już jest sprzeczna i jeżeli w miejsce właśnie obecności wstawimy tutaj właśnie słońce, czyli światło, które się przyszło i jest. I w ten sposób zinterpretujemy ten werset, to on jest również jest właściwy i nie stoi w sprzeczności z całą Biblią, bo musimy jeszcze zwrócić na to uwagę, że wtedy ten werset nie będzie sprzeczny z innymi, które się znajdują w Biblii. A więc to jeszcze potwierdza właśnie taką interpretację. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Bardzo, bardzo proszę. Proszę. Ja może tutaj przeczytam tą końcówkę tego akapitu odnośnie tego wiersza 27 Ewangelisty Mateusza i pisze tak, że oznacza, że ludzie nie rozpoznają obecności naszego Pana naturalnym wzrokiem. I dzisiaj to jest faktem. Nie wiedzą, że istnieje jakieś, które przyjście, że działa już nasz Pan. A jeśli by się ktoś spodziewał takiego fizycznego, widzialnego jego powrotu, to będzie długo czekał, tego się nie doczeka, takiego naturalnym wzroku. Lecz oczami zrozumienia, czy dzisiaj jest to faktem? No nie, nieliczni tylko wiedzą o tym, że jest obecny po raz wtóry, że działa. Ale jeśli chodzi o świat ludzkości tak ogólnie, no to dopiero zrozumieją w tysiącleciu, w restytucji i rozpoznają go dzięki czemu? Dzięki właśnie temu jasnemu oświeceniu, dzięki temu światłu prawdy, dzięki oświeceniu, jakie właśnie będzie na nich zsyłał i wtedy właśnie oczyma wiary, oczyma wyrozumienia zrozumieją, że no tak jest, że jest to faktem. Także reasumując te cytaty i ten akapit, widać, że ten powrót Pana jest niewidoczny dla naturalnych oczu,
i niewielu wie, że już właśnie od 1874 roku datuje się, która obecność naszego Pana. Jednak działalność jego jest skuteczna i dla wierzących widoczna. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, brat Gabryś. Jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, która mi kiedyś mnie niesamowicie zdarzyła. Kiedyś w szkole na języku polskim rozważaliśmy, zdaje się, no, jakąś tam książkę z początku XX wieku. Wiecie, że na początku XX wieku średnia długość życia człowieka tutaj w Europie i tak dalej wynosiła 30 lat. Średnia długość wynosiła 30 lat. Nie do pomyślenia, jak? A tak było. Czyli upadek człowieka do takiego stopnia doprowadził ludzi, że to po prostu 30 parę lat to już byli staruszkowi. Niesamowite. Więc nawet i pod tym względem już się jest wydłużane to życie człowieka. To jeszcze dalekie jest od tego życia wiecznego i tak dalej, ale to jest zupełnie coś innego. No to warunki pracy, warunki życia były takie właśnie, że do tego doprowadziły. No i teraz się martwią, że nasze społeczeństwa się starzeją, nie? I tak dalej. To też jest jeden z efektów tego, że Pan Jezus przychodzi i naprawia różne rzeczy. I jest więcej jedzenia. Jest tyle jedzenia na świecie, żeby absolutnie wystarczyło dla każdego, żeby nikt nie głodował. To się nie opłaca. Ale jest, nie? To się nie opłaca tego zrobić, żeby do nich dotarło. No i można różne rzeczy robić, poprawiać. Opieka zdrowotna jest coraz lepsza. No to co z tego, prawda? To, że jest, to ludzie zaczęli to wykorzystywać, żeby się bogacić, aniżeli działać ku dobremu. Ale te wszystkie różne rzeczy, które są negatywne, nie zmieniają tego, że te pozytywne i prawdziwe rzeczy nastają i wypierają te gorsze rzeczy z samym tym, że są. A ponieważ są, to mogą być robione. No i cóż, no, poczekamy, zobaczymy, czekamy na to, co to z tego wyjdzie do końca. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Jeżeli nie, to na tym zakończymy.